najszczere emocje przed tym meczem. Wychowanek klubu zagra po raz pierwszy w wyjściowym składzie. Starcie już za chwilę. To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice, mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną. Wrócimy do tego później. Jest akcja. Jest pierwsza w tym meczu bramka! Plus powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Tak to się robi, szanowni Państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Jednak tracą teraz tę piłkę. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźnie. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Odłata się czasem ciężej popracować. Tak! Ale się rozpędzili! Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Tutaj widzimy wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Rzuca piłkę w pole karne, ale bramkarz wykazał się czujnością. Podręcznikowa wręcz interwencja. Ostatnio gracz ten jest na językach sporej rzeszy kibiców i dziennikarzy. Debiutujący dziś wychowanek klubu zapamięta ten mecz na całe życie. W zasadzie każdy debiut zapada w pamięć, ale on tu wszedł od pierwszej minuty, co nie zdarza się często. Tak, jest za linią obrony, uwaga! Co tu się wydarzyło? Jak można było tego nie trafić? Najwyraźniej... 5 minutes later. Jej głowa dyktowała jedno, a nogi uczyniły drugie. Uwaga, jest pod presją. No i przejmuje teraz piłkę. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Czy wykorzysta tę okazję? Proszę Państwa, kolejny gol. A więc teraz prowadzą 3 bramkami. No cóż, drużyna przeciwna jest już chyba bez szans. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi. Strzelec dobrze przymierzył w krótki róg. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. No i po ataku zagrożenie minęło. Przeciwnik mocno go teraz naciska. To sama końcówka. Przed nami minuta do liczonego czasu. Ze skrzydła w 16. Dobre dogranie i jest okazja. Znakomicie wybronione. Brawo.
rzuca w okolice 11 metra. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą 4 bramek. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy, jak to rozegrali. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Biega do środka, jest coraz bliżej bramki. Może to być z tego podania. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Nie do wiary, tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły, no zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Częstochowianie dostają rzut wolny. To może być jedna z większych niespodzianek transferowych w ostatnim czasie. Potwierdziło się, że Jonathan Tah przeszedł do Tottenhamu. Miał podobno inne oferty, ale zależało mu na transferze do tej ekipy. Myślę, że będzie sporym wzmocnieniem i szybko wkomponuje się w skład. Mało zabrakło. Bardzo mocny strzał. Szkoda, że nieprecyzyjny. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Ładnie poszedł do przodu Patryk Kun. Ciekawe, co zrobi. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Zmiana w zespole Rakowa. No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak, Tomku, strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybunę. Adnan Kovacevic. I od razu go cisną. Mocne wejście, ale czyste. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Zablokowany ten strzał. Myli się teraz i to wyraźnie. Niezbyt udane to uderzenie z woleja Jacku. Tomku, wydaje mi się, że nie musimy się uciekać do takich eufemizmów. To po prostu nie miało prawa wpaść. Koszmarny strzał. Nie ma faulu, czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Ależ łatwo teraz minął. Niesamowita okazja. Niestety zaprzepaszczona świetna okazja do strzelenia gola. Sam na sam z bramkarzem. Wystarczyło odrobinę pokombinować, zamiast zamykać oczy i uderzać jak najmocniej. Drużyna gości na spokojnie kontroluje ten mecz, bo zostało mało czasu, żeby mogło jeszcze cokolwiek złego im się przydarzyć. To naprawdę udany występ całej drużyny i nie mówię tylko o golach. Zdominowali przeciwnika praktycznie w każdym aspekcie gry. Tu już nic złego im się dziś nie przytrafi. Poda piłkę do jednego z kolegów. Czy mu się uda? Jest, proszę Państwa!
na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. A sam strzał był już formalnością, z takiej odległości ciężko nie trafić. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. No i odjechał teraz z piłką. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.